Siemanko, z tej strony Pulsar. Witam Was w kolejnym odcinku Pulsar pogrywa na modach. Jesteśmy na stronie startowej naszego Minecrafta. I to jest krótka notka informacyjna. Darusz właśnie dzisiaj zupdate'ował swoją paczkę do wersji 5.0.1, która jest na Minecrafta 1.4.7 i jest tutaj 60 modyfikacji. Doszedł z tego co wiem i zaraz to sobie zobaczymy, jeden mod, który się nazywa Twilight Forest i który jest Wam pewnie bardzo dobrze znany, mnie również, i myślę, że update'ował również Towncrafta, który będzie zawierał bardzo fajne nowe golemy. Na pewno to zrobił. Tutaj mamy Twilight Forest, a tutaj jest Towncraft. Co mnie bardzo, bardzo cieszy, gdyż będziemy te golemy używać do farmienia mobów. Mamy już gotowy jeden Soul Shard na tier 5 i jest to Soul Shard z pająkami, dlatego wybudujemy sobie na pewno w przyszłości spawner i będziemy wykorzystywać golemy do ich farmienia. Dlatego to jest taki wstęp z tego, co będzie się działo, a my zaczynamy epizod 15 naszej przygody dżunglowej i na pewno dzisiaj zajmiemy się quarry. Dlatego do zobaczenia za chwilę i będziemy konfigurować naszego kopacza. Także na razie i do zobaczenia za chwilę. Siemanko, witam po przerwie. Mam już chyba wszystko, co potrzebuję do quarry. Tutaj mamy recepturkę na Ender Chest. Oczywiście ją już znamy, ale dla przypomnienia, tak się ją tworzy. Weźmy sobie te dwie Ender Chesty. Jeszcze dodatkowo jeden mam zrobiony, więc razem mamy trzy Ender Chesty, które będą nam potrzebne przy ustawianiu naszego quarry. Co tutaj jeszcze byśmy potrzebowali? Trochę stone'owych rurek, trochę rurek złotych i będziemy potrzebować też diamentów do stworzenia diamentowych rur. Będziemy potrzebować w zasadzie jedną, no ale do tego potrzebujemy diamentów. Mamy diamentową orę, którą pozyskaliśmy przy zbieraniu Silk Touchem. To jest mój nowy kilof, jak widzicie. Jest on dokładnie taki, jak chciałem. Udało mi się enchantować na 30 poziomie. Jako że nie miałem diamentów już, to wykonałem sobie taki szafirowy kilo i taki enchant uzyskałem, co było zdziwieniem dla mnie, bo poprzednim razem, jak pamiętacie, dostaliśmy, już Wam pokazuję, unbreaking jeszcze na diamentowym. Dlatego to był szok, ale też wielka radość. Dlatego możemy iść robić podstawowe rzeczy. Oczywiście jak wychodzimy z domu, patrzmy za plecy. Piesek mi tam się denerwuje. Ale tak to już bywa. Rzućmy jeszcze okiem na nasz spawner. Tyle już namuciliśmy dropu. Tutaj oczyściłem jeszcze filerem dodatkowy teren, który będzie nam, który zaplanowałem sobie, że w tym oto prostokącie, można nazwać,
będzie działało nasze quarry. Dlatego wystarczy teraz, ale nie. Nie od tego mieliśmy zacząć. Mieliśmy ustawić sobie taki murek diamentowej ory. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No i starszy. Weźmy sobie nasz kilof z fortuną. Trzymamy kciuki i zaczynamy zbierać. 3 diamenty. Zobaczymy, ile uda nam się z 14 diamentowej rudy uzyskać diamentów. Nie zawsze uzyskujemy dodatkowe diamenty, a szkoda. I zaraz zobaczymy w naszym miner backpack, ile tych diamentów udało się. 36 diamentów udało nam się zebrać z 12 diamentowej ory. Co jest super sprawą. Teraz z dwóch diamencików musimy zrobić sobie diamentową rurę. A zaraz wam powiem dlaczego. W domu pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą ustawiłem. Mamy tutaj Ender Chesta, który jak tam się przyjrzymy, ma zaznaczone 3 rzędy na czarne. Tak możemy właśnie linkować nasze Ender Chesty. Normalny Ender Chest miałby to w środku, jednak gdy połączymy go z właśnie kolorami, będzie on tylko się łączył z drugim Ender Chestem o identycznych barwach. Także diamentową rurkę i zacznijmy to ustawiać. Ok, mamy. Stawmy sobie tego ziemniaka. Diamenty możemy schować. Naprawdę fajnie, że udało nam się tyle zebrać. Bierzmy się do roboty, bo zacznie się ściemniać. Czy mamy wszystko? Bateryjka. Bateryjka. Zdrzemniemy się przy okazji. Dirt zaraz przekażemy tutaj do... Tu się nam już produkt zmacerował. Spróbujemy to zautomatyzować trochę. Ale najpierw musimy zrobić podstawowe ustawienia. Dlatego drzemka. Na początek bierzemy się do pracy. Musimy naszą bateryjkę odłączyć. Czyli shift, right. Prawy klawisz myszy, chciałem powiedzieć po angielsku shift right click, ale mi nie wyszło. Musicie mi wybaczyć. Oczywiście tym całym systemem kieruje ten zegar, który jest ustawiony na 3 sekundy, ale będzie można go ustawić na mniejszy czas lub większy. Oczywiście te zegary powodują troszeczkę lag. Dlatego warto ustawić to optymalnie, żeby nie obciążało naszego, jakby naszej gry. Piesek znowu się denerwuje. Mamy wszystko. Teraz myślę, że mamy wszystko. Mamy te... Tak, możemy iść. Oglądamy się za siebie, tutaj creeper lubi się na nas zaczaić, a to by było przykre, jakby nam wszystkie rzeczy wybuchły. Oczywiście też śmieszne może nawet, ale nie o to chodzi. Dlatego weźmy sobie
nasze quarry. Quarry zawiera chunk loadera, więc nie będzie trzeba naszego quarry wyłączać, czy być w pobliżu, żeby kopało. Dlatego... O nie, nie chciałem tak. Nie chciałem tak, więc musimy to poprawić. Quarry możemy zbierać normalnym keylockiem, nie musimy się bać, to nie Industrial Craft, że nasze quarry się zniszczy. Jak widzieliśmy, tam było napisane, że będzie chunk loadował coś tam, możecie sobie zatrzymać w tym miejscu, w którym to było pokazane i zobaczyć, ja teraz nie mogę oczywiście tego cofnąć. Jakbym to widział? Od góry damy złotą rurkę. Później damy znowu złotą rurkę. Czy musimy tutaj dać drewnianą? Zaraz zobaczymy. Ale chyba nie. Później damy myślę, że znowu złotą, czyli będzie ładnie szybko działać. Tu damy rurkę diamentową. Jak widzimy, ona na razie ma jedno wejście zielone, ale gdy dodamy kolejne, to inne kolory się pokażą. Tutaj będziemy mogli ustawiać, jak ma właśnie kierować się nasz ustawiony. Na razie widziałbym to tak, w ten sposób. Tutaj ustawimy sobie Ender Chesty. Ja ustawię sobie jeden i obok drugi. I ten zaznaczymy sobie, wiadomo, że jak otworzymy go, będziemy go widzieli tak jak w domku pokazywałem, standardowy. Od razu się dwa otwierają, dlatego zaznaczmy go na kolor czarny i widzimy, że w środku jest już scrap, czyli jest połączony z naszym systemikiem mikro w domu. A ten ja bym zlinkował, nie mam niestety tego, więc na razie niech będzie. Ja bym tutaj dał trzy czerwone, czyli kwiatki, może mamy forestry, w tym mamy jakieś kwiatki czerwone, jakbyśmy mieli, o, mamy czerwony kwiatek, ale będzie go troszeczkę chyba za mało. Dobrze, przejdźmy się do domku na chwilę. I tam kwiatki miałem w jednej ze skrzynek. No ale na razie powiedzmy, nie jest to istotne. Oczywiście oglądamy się za siebie, czy coś na nas nie czyha. Tutaj damy trzy razy czerwone i w domu, jak już znajdziemy miejsce odpowiednie, damy tam też identyczne. I tu nic nie mamy, tu mamy scrap. Co jeszcze chcielibyśmy ustawić? Ustawić początkowe rzeczy, czyli... Jeszcze nie mamy tego, czego bym chciał. Czyli początkowo musimy ustawić, że na czerwonym ma wpadać cobblestone. Ma również wpadać dirt
Gravel, którego chyba nie mamy. A resztę rzeczy będzie kierował do drugiej skrzyni. Czyli weźmy sobie morze, zablokujmy. Potrzebujemy jedną sztukę tego. Może ten węgiel damy tutaj. Jeśli bardzo chaotycznie to przedstawiam i ktoś czegoś nie rozumie, no to proszę mi to napisać w komentarzu, to będę starał się wyjaśniać. Zwracacie się czasami do mnie z jakimiś problemami czy pytaniami. Ja oczywiście cieszę się bardzo z tego powodu, że mogę komuś pomóc. Dlatego nie krępujcie się, naprawdę pytajcie, jeśli tylko potrafię odpowiedzieć na dany temat, czy tam pomóc, to będę starał się to robić oczywiście. Dlatego nie krępować się. Tutaj jeszcze dałbym gravel, ale na razie gravelu... Nie wiem, czy mam gravel. Jeśli mam gravel... Mam gravel. To się dobrze składa. Bo to właśnie są, według mnie to są śmieciowe surowce, których jest dużo, dużo za dużo ich będzie przy kopaniu. Dlatego na razie widziałbym to w ten sposób i możemy teraz położyć tutaj bateryjkę naszą i podłączyć nasze kabelki. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. I również zobaczymy, jak widzimy, nasze quarry zaczęło działać, tworzy naszą platformę do kopania. Mam tu jakieś pochodnie, bym to rozświetlił ładnie. Wiadomo, że pochodnie nie są za bardzo efektowne, ale nie chciałbym, żeby mi się tutaj jakieś potworki kręciły. Jako że bateryjka daje bardzo dużo prądu, jest to dość szybkie. Zobaczcie, jak z kopyta ruszyło. Ja nie mogę, jak to kopię szybko. Ale to kopię. Zobaczcie, jak to szybko wpada. Matko jedyna. Zobaczcie, ile już... Ja może tutaj zwolnię to wszystko, żeby to tak aż szybko nie działało. Bo nie nadążymy. Widzicie, co tu się dzieje? Zobaczcie, jak to działa. Jak ta kopalnia szybko zaczęła pracować. Systemik, jak widać, działa. Diamentowa rura kieruje właśnie do tego Ender Chesta, nasz produkt. Więc pójdźmy do domu i pokażę wam system, który będzie działał za pomocą tych filtrów. Jak będziemy widzieć, tutaj się zwiększa ilość i ta skrzynia jest połączona z tamtą, która przejmuje właśnie ten surowiec. Możemy teraz, musimy wziąć nasze upgrade'y. No teraz to nie. Są na swoim miejscu. Także wszystko ok. Tutaj.
Tu może powiedzmy, żeby co 3 sekundy pół staka wyjmowało tego kobla, żeby to zaczęło już funkcjonować. I trochę tego dirtu więcej. Więc włączmy nasz zegar. On jest z częstotliwością 3 sekund ustawiony i co 3 sekundy będzie wyciągał właśnie pół staka kobla i on będzie kierowany i przetwarzany tutaj na scrap. Oczywiście tutaj jest jeszcze ustawione, że jeśli scrapu będzie 32, to będzie on wyciągany przez ten filtr właśnie z tego miejsca. Tutaj się zwiększa, nasz upgrade widać ładnie przetwarza surowiec. Coś tutaj się dzieje. Nie wiem co. Chyba za dużo. Więc to jest kwestia dopracowania szczegółów. Wyłączyliśmy oczywiście już nasz zegar. Musimy to dopracować. Tu nam produkuje dodatkowego kobla. Może zróbmy tak, że to co 3 sekundy albo... To ustawmy, żeby co 10 sekund może. Co 10 sekund. To musicie sprawdzić. To jest taki system. Ja wiem, że on jest niedoskonały, ale myślę, że na nasze potrzeby się może sprawdzić. Zobaczmy, jak to teraz będzie działać. Wiadomo, że będzie on zapobiegał przepełnianiu tej skrzynki, gdyż przed chwilą tutaj nie mieliśmy za dużo kobla, a teraz już mamy znowu 3 staki. To jest szaleństwo jakieś. Nie możemy się zdrzemnąć. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć, żebym... żebym później się nie zastanawiał. Myślę, że podstawowe ustawienie quary mamy już za sobą. Tutaj to działa. Więc idźmy jeszcze zobaczyć. Tylko muszę mieczyk sobie przygotować. Zobaczymy, jak stan naszej energii. Tam wiadomo, szkielety grasują. Nie będziemy mogli się zdrzemnąć, więc musimy to przeczekać. Widzimy teraz jakby ciut lepiej. Ciut lepiej to działało. Możemy przy okazji się zastanowić, gdzie byśmy mogli naszego Ender Chesta postawić. Ja widziałbym go gdzieś tutaj, żebyśmy mogli go podłączyć do maceratora i zacząć przetwarzać nasze wykopane rzeczy.
Niestety, nim dojdziemy do czegoś, co będzie się nadawało do przeróbki, minie jeszcze trochę czasu. Dlatego, no, może chodźcie, bo szkoda czasu. Okej, witam po przerwie. Zobaczcie, jak już ładnie to kopię. I dość szybko, oczywiście, możemy to wszystko przyspieszyć, dając mu więcej energii. Połowa naszej bateryki. Już się kończy, ale widzimy, jak to teraz zasuwa. Tyle już surowca nakopało. Innego niż zaznaczony, który ma wpadać tutaj. Powiem wam, że to jest szaleństwo jakieś. Jak to szybko kopie. Zobaczcie. Przed chwilą zaczęliśmy, a już tyle. Jest nakopane. Zaraz dokopiemy się pewnie w niedługim czasie do bedrocka. Dlatego zwolnijmy troszeczkę. Niech sobie powolutku kopię. Mam nadzieję, że ten odcinek jest równie ciekawy jak moje poprzednie, albo ciekawszy. Dajcie znać, czy wam odpowiadają lub co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Ja osobiście zająłbym się Towncraftem i chciałbym zrobić w przyszłym, znaczy w przyszłym może nie, ale zajął się badaniami. Jeśli chcecie zobaczyć badania z Towncrafta lub recepturki lub również inne rzeczy, tym modem bawiłem się w moich innych seriach, właśnie Towncraft 3. Prawie tylko i wyłącznie tym modem się bawiłem. Jest on genialny. Naprawdę nie chcę go reklamować, ale... czy nie reklamuję go, on po prostu jest świetny. To jest świetna robota Azanora, który właśnie ten mod zrobił. Po prostu brak słów, no, super. Dlatego chciałbym się zająć właśnie tym modem troszeczkę. Jeśli chcecie, możecie zobaczyć na mojej poprzedniej serii, jak wyglądają recepturki do Towncrafta. Myślę, że nie będę ich zdradzał, po prostu będę je robił poza odcinkami i prezentował to, co udało nam się odkryć. I jak to można wykorzystać, jest tam naprawdę tona fajnych rzeczy, które można połączyć z innymi modami i zrobić z tego combo. Od pieca, poprzez różne inne rzeczy. No i są też te golemy. Mój pies znowu się denerwuje. Są te golemy nowe. Zaczekajcie, muszę zrobić chwilę pauzy. Okej, jestem. Są tutaj te iron golemy, które mogą walczyć z mobami. I właśnie chciałbym odkryć teorie, które będą umożliwiały mi stworzenie właśnie tych małych żołnierzyków, nazwijmy to, które będą mogły walczyć w mob spawnerach czy w mob grinderach w zasadzie, które chcę stworzyć z tego Soul Sharda. Myślę, że to wszystko w tym odcinku, gdyż trwa on już pewnie z 25-30 minut po cięciach, które będę musiał stworzyć. Tak jak obiecałem, Quarry jest już zainstalowane. Podstawowe, jak widzimy, ustawienie jest już gotowe.
Także ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Pulsar Pogrywa na Modach. Pa, pa!